Dobra, jesteś, wreszcie cię mam, wreszcie cię spotkałem, kurde. Jak to jest, powiedz mi, cofniesz trochę do światła? Troszeczkę. Jak ty masz po prostu tutaj ze streetem i z ulicą? Ze streetem, z ulicą? Mam wielki problem, bo wiesz, strasznie mnie mordują. Świadomością człowieka, łapiesz to? Człowiek na człowieka jest teraz, wiesz, jest teraz wilkiem, jest mordowany. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, oni wyczuwają we mnie mocno moc i wiesz, i mi tego zazdroszczą. Sami by chcieli, ale nie mają odwagi mnie o to zapytać. Dlaczego taki jestem, wiesz, dlaczego mam w sobie tą moc? Widzę w oczach ich, co oni by chcieli mi powiedzieć, ale nie mają odwagi. I nie mają odwagi, wiesz, tylko mogą, wiesz, po prostu tą najniższością, wiesz, się wykazać. W sposób bardzo, wiesz, w sposób bardzo arogancki, ordynalny. Tak robią, ja w stosunku do, łapiesz to, no, ja też to łapię, a nie mają odwagi do powiedzenia tego. Jak ja zaczynam im to mówić, to wiesz, to jeszcze bardziej się po prostu, wiesz, jeszcze bardziej się zamykają, bo nie chcieliby tego, żebym to wiedział, a to wiem. Skąd masz power? Skąd mam power? No. A styl życia. Zbilansowana. I zróżnicowana dieta przede wszystkim, jedzenie, wszystko działa, wiesz, na całą świadomość. Świadomość, wiesz, świadomość krążenia, całego, wiesz, całego organizmu, to wszystko się, co zjesz, to po prostu oddziałuje na ciebie, na twoje ciało, które przychodzi później, wiesz, świadomość, wiesz, procesów myślowych. Najeść się ciężkiego, będziesz czuł to i wiesz, i się później przekłada to wszystko, wiesz, na proces myślowy. I to jest proste, ludzie źle jedzą, a mogą dobrze jeść, nawet tanim kosztem, to nie chodzi o drogę, eko to jest, wiesz, dla kogo. To nie eko chodzi, tylko wystarczy, żeby jedli dużo warzyw i owoców. A oni co się pchają? Jakieś, wiesz, w jakieś smażenie. Grille tak zwane, co? Grille w camku, taki jeden mądry fizyk chciał mnie na grilla zaprosić. Że ja będę dwutlenek węgla jadł, wiesz, chciał mnie dwutlenkiem węgla nakarmić, z grilla węglem. Wiązaniami węgla, łapiesz to, jak to idzie z chrolem, węglowodany, ale by mnie nakarmił węgiel. Taki mocny jest, widzisz, on świadomość życia cerebluje, swoich procesów życiowych. I dlatego na tego grilla jeszcze się obraził, bo mu odmówiłem i za mocno powiedziałem. No ale wiesz, dałem mu, wiesz, do rozumu, później to zrozumie, jak będzie leżał, wiesz, na onkologii, na rentgenie i wiesz, i będzie po prostu później się zastanawiał, cała nostalgia, wiesz, będzie w nim siedziała, doświadczeń życiowych. I później, wiesz, sobie to schematem, wiesz, wszystko przeanalizuje, co zrobi głupiego, a co mądrego. No bo człowiek, wiesz, każdy robi mądre i głupie rzeczy. Nie ma doskonałości. Jak masz na imię? Wojtek. A ty Ciszewski? Tak. A powiedz mi, a znasz Czarnego Romana? Czarnego znam, no przecież od 5 lat się kumpujemy. Jak ty się czujesz w tej relacji? W tej relacji bardzo dobrze. Słuchasz go, jak opowiada? Słucham, no tak, jako rady, wiesz, rady żywnościowe, wiesz, po prostu mam świadomości jego. Zawsze mi coś, wiesz, dopowie, do dotworzenia się. Bo wiesz, przez całe życie człowiek się dotwarza. Następuje, wiesz, ten najwyższy poziom rozwoju, a później już, wiesz, przychodzi ta demencja. No niestety, na każdego to czeka, to otępienie i ten spadek. Po prostu, wiesz, tych procesów życiowych, tego wszystkiego, całego organizmu jako jedności. I wiesz, każdy do tego dąży. Chce być po prostu, wiesz, jak najwyżej. Ta kariera zawodowa ludzi. Myślą o karierze zawodowej, a o zdrowiu nie pomyślą. Łapisz to? O zdrowiu nie pomyślą. Widzisz? I tak się gubią w życiu. O zdrowiu pomyślą, wiesz, jak ich tam złapie już nowotwór, to wtedy. A co słuchasz? Co słucham? Disco Polo. A co konkretnie? A zaskoczyłem, co? Zaskoczyłem, co? On nie ma przecież nic do ukrycia, może pokazać. Nie mam nic do ukrycia. Najlepsza muzyka lat 90. to nostalgia mojego dzieciństwa. Na Polesiu Lubelskim, łapiesz, to Czarnoziemy. A gdzie konkretnie? Polesie Lubelskie, Parczew Lubartów. Znam. Łapiesz te regio, a no widzisz, jakie tam Czarnoziemy są. Tam, wiesz, tam jak jadłem, to jesz, to aż chciało się jeść. A teraz wiesz, jak dzieciaka słodyczem nie nakarmisz, to ci pietruszki, marchewki, pomidora, ogórka nie zje, no bo wiesz, no tak to warzywo, co? Warzywo daj teraz. Tak są karmieni. I wiesz, od początku wiesz, a to przyzwyczajenie ludzkie. Jak się przyzwyczaisz, no to później wiesz, to powielasz. I ciągniesz po prostu tym, aż do pewnego stopnia, dopóki wiesz, dopóki to się rozwali, rozłoży. Ale lubisz go, Romana? Bo ja tak, go tak, bardzo! No przecież autorytet Warszawy, świadomość Polkowskiego. A co robisz na co dzień? Na co dzień co robię? Astronomią się zajmuję. A widzisz co, on myśli, że on ten jest złożony, to jest złożona osobowość. Jak Disco Polo, to co już myślałeś, że po prostu jakiś wiesz, chłopek z Polesia Lubelskiego? To jest zło, on jest złożony, każdy człowiek jest inny. Tak? Trzeba z nas zbierać, wiesz. Trzeba ułożyć, wiesz,
kilkanaście czynników i dopiero można wtedy, wiesz, dawać, wiesz, pierwozór psychologii, wiesz, człowieka. Układać wzór psychologii, wiesz, indywidualnej jednostki. Po czynnikach po prostu, ale to jest bardzo zbudowane. Jeden czynnik może działać w taki sposób, a drugi już nie, więc wiesz, to po prostu jest bardzo, bardzo skomplikowane i złożone. Pięknie, tak się cieszę, że Cię spotkałem. A dasz jakieś przesłanie do ludzi tutaj na... Co do ludzi? Do ludzi? Do wszystkich? Ile to ludzi ogląda w miasto? Jest tam? A macie słuchaczy? Jest przekaz. Dobra, jest przekaz. Zdrowie się odżywiajcie, pamiętajcie o tym. Zdrowie jest bezcenne, za pieniądze nie kupicie. Pamiętajcie, za zabieganiem kariery zawodowej, to i po prostu o zdrowiu. Nie zapomnijcie, bo po prostu zdrowie jest bezcenne. Przypomnijcie sobie o tym, jak je stracicie. To jest proste.